Czy osoba ukochana za Wami tęskni? Zobaczmy sobie dzisiaj w kartach Tarota odpowiedź na to pytanie. Pomyślcie o Waszej osobie ukochanej. Ja Was bardzo serdecznie witam, kochani słuchacze, subskrybenci. Pamiętajcie, jeśli jesteście nowi, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry. Zostańcie ze mną i patrzcie, słuchajcie codziennie nowych filmików, nowych wróżb. Lajkujcie również, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam Was tu również na wróżby osobiste, indywidualne. Napiszcie mi e-maila, a ja powróżę Wam od razu. Okres oczekiwania 1 dzień. Kochani, czy osoba ukochana za Wami tęskni? Czy osoba ukochana za Wami tęskni? Czy osoba ukochana za Wami tęskni? Czy osoba ukochana, o której myślicie, za Wami tęskni? Mamy 8 buław, 3 monety, księżyc, 4 buławy i w przełożeniu mamy siłę. Czyli kochani, księżyc mówi już o tęsknocie, o tym, że wieczorem, nocą, w snach być może ta osoba rzeczywiście za Wami tęskni. Wie ta osoba, że są między Wami jakieś tajemnice, jakieś kręte, ciężkie, skomplikowane wydarzenia, ale tęskni. Tęskni przede wszystkim tutaj za być może seksualnością Waszą, która była tutaj silna i piękna. Karta siły to też karta seksualna, ale również ta osoba ma wytrwałość, że może jeszcze wszystko się tutaj między Wami dobrze ułoży, ponieważ ta osoba chce komunikacji, chce tutaj jakiegoś ruchu, jakiejś akcji. 8 buław to jest karta szybkiej, natychmiastowej komunikacji, intensywnej, działaniu również, żeby coś się zmieniło. Ta osoba Was bardzo docenia, szanuje, tak, respektuje. Tęskni za intymnością być może Waszą, za tą intensywnością tej relacji, która była niewątpliwie między Wami i tęskni też za czymś stabilnym między Wami. 4 buławy, tak jak ściany czy mury domu, tak? Czegoś stabilnego, co jest oparte na 4 ścianach. Także tęskni za radością, za stabilnością, za tym, żeby było miło, żebyście tańczyli, śpiewali, bawili się, radowali. Tęskni za tym czasem, za intymnością, jak już powiedziałam, za pozytywnym po prostu związkiem. Także myśli o tym, tęskni i chce, tutaj widzę jakiegoś ruchu w Waszą stronę. Taka jest historia kart, która się ukazała. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Zapraszam na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.